wygrywasz jutro z Zimnochem w pięknym stylu i później chciałbyś walczyć dalej z topowymi polskimi ciężkimi? Nie, a później to będzie luźniej i nie wiem, co będzie później. Później kupujemy buteleczkę z chłopakami, przyjeżdżają z Bielawy, pozdrowienia dla chłopaków. A czego? Proszę? Czego buteleczkę? Jakiś konkretniejszy trunek? Ty, bez różnicy. Już alkoholu tak dawno nie piłem, że no czas, nie? A tym bardziej, wiesz, po wygranej się należy, nie? Przynajmniej jedną buteleczkę obalić i w poniedziałek, czy tam w niedzielę już nawet możemy powoli wracać do Bielawy, do babci. Później z babcią drugą buteleczkę, babcią 65 lat. Gdyby dzisiaj odszedł trener Hiszpanii, z różnych powodów, trener Anglii, trener, nie wiem, Włoch i pan by został trenerem którejś z tych drużyn, kim by pan grał? No, z zawodnikami, których on powoływał wcześniej. Do jasnej cholery, no przecież czy to jest takie trudne? A United do dzisiaj, jak sobie rozmawiamy, to 12 chyba, tak? A Southampton 3, 4? Nieprawdopodobne. Z Borucem przecież to bramkarz tam gra głównie. Przecież tam mają jeszcze tego gościa z sortowni śmieci w ataku, tego co gra teraz w kadrze Anglii. Ja bym się nie śmiał na miejscu polskich piłkarzy, bo niedługo oni wszyscy w takich sortowniach będą pracować, bo to nie da się utrzymać takiego biznesu bez wyników, prawda? Ale jesteście generalnie, podoba wam się ten pomysł, że będą konkursy mieszane, czy raczej dla was to takie udziwnienie trochę? Raczej nie. Mecz Górnika z Piastem zapowiada się na typowy mecz walki, czyli nie będzie się działo absolutnie nic, poza tym, że piłkarze będą się kopać po czołach, no i będą się kopać po kościach. Na pewno będą rywali kopać, no bo to śląskie drużyny. Jest szansa, żeby zobaczyć pana na ringu. Ja myślę, że Zródkowski by z panem nie wytrzymał, bo to 50 kg no. Więcej. Myślę, że Rutkowskiego by pan zamęczył. 2-3 rundy i by może detektyw padł. Ja bym mógł zaliczyć tak zwaną glebę, bo on w glebie jest dobry. Tam zaś się wszystkich swoich w programie kładł na glebę. Nie? Później ty, jeżeli ciało mi pozwoli, zejść do Cruiser, nie? Stamtąd, gdzie Adamek uciekł, żeby wejść do ciężkie. Nie rozumiem. Ale ten, może ja jestem w błędzie, nie? Że chciałbym zejść do Cruiser, nie? A dlaczego chciałbym zejść do Cruiser, nie? Sorry, że zadaję pytania za ciebie, ale bo to może być ciekawe, nie? Franciszek Zmuda to zaproponował, skompromitował was wszystkich, nie mnie, bo ja się wstydziłem tego wszystkiego, mówiłem to publicznie. I wy wszystko bierzecie, Polacy, nic się nie stało. Franciszek Zmuda, jak sam mówi, osiągnął wielki sukces na Euro, bo ludzie mu gratulują, no to gratulujcie mu, mnie to naprawdę nic. Kapitalny sukces osiągnął w Niemczech, no i teraz ma wprowadzić polską piłkę do... Czy to jest wszystko normalne? Na rogalika, podgrzany rogalik, kawę dla prawdziwych mężczyzn. Jaka jest kawa dla prawdziwych mężczyzn? Nie zgadniesz, kafe latte. Kafe latte, rogalik migdałowy podgrzany, Kinder Maxi King, Raffaello i Kinder Pingui. A dam ci zagadkę, zadam. Zielonej wisi za oknem. Nie ogarnę tego. Czerwony Beret. To trochę słabe w pana wykonaniu, ale chyba w pana wypowiedziach nie słuchać. No, bywały lepsze. Szkoda, że 10. miejsce jest postrzegane jako słabe. No, na Mistrza Świata to zawsze są oczekiwania. Taki kraj... Ciekawe, co sądzicie o innych sportach. No, dlatego właśnie będziemy na was straszną presję wywierać w tym sezonie i chciałem spytać, czy jesteście na to gotowi, bo... Co przychodzi trener, to mówi, ja będę budował reprezentację. Buduje to się wrzut na dupie, przepraszam za wyrażenie, a nie reprezentację. Budować to może zasług klubowy, gdzie mogę kupić Messiego, Ronaldo, jak mam pieniądze, kupuję. Ale ja cały czas wierzę, bo ja jestem kibicem, a kibic to wiadomo idiota. Taki człowiek trochę, jak ktoś pozbawiony racjonalnego myślenia, to nie jest na pewno kartezjuszem, na pewno. I taki kibic wierzy w to, że urwie się Sławek Peszko, tak? Ja bym nawet Sławkowi dał te 3 piwa do łóżka, żeby się lepiej czuł, żeby się nie stresował. Żeby się czuł po prostu jak w Keln. I może tylko mu taksówkę zamówił jakąś lepszą. Albo przynajmniej odebrał z izby, a nie, że jeździł i przesłuchania robił. Wsadź Mayweathera do tego samego z kliczką i zrób walkę. No i co zobaczysz? Zobaczysz, że Mayweather ucieka. Główką rusza, fajnie uniki to i tamto, a Kliczko za nim będzie szedł, to? Jak ta linia Marzynota, nie? Francji. będę się nastawiał, nie? No a Mayweather mu ucieknie, nie? No to... Odczuwa Pani większą popularność medialną po sukcesach z zeszłego sezonu? Tak. I jak bardzo to Panią wkurza? Trochę mnie wkurza, ja bardzo nie lubię szczególnie robienia mi zdjęć. Nie mogę tutaj nic mówić, bo ja znam tajniki Alberta, więc zaraz będą do mnie tutaj dzwonić, co ja wiem o jego treningu. No, ja mu sprzedałem specjalny cios, możecie go spytać, co to jest, nie wiem, czy on pokaże, to jest moja licencja, mój własny opracowany cios, tajemnica Majewskiego. No, możecie go spytać, co to jest. Nauczyłem go tego na obozie. No. Czyli w której rundzie padnie Diablo po ciosie Majewskiego? No, szykujemy to na ostatnią. No. Też gdzieś tam, no tak traktuję, tak można powiedzieć, dodatkowo. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja teraz już koncentruję, gdzie ta świnia? Koncentruję się teraz na MMA. Mamy czy z pustym stadionem, czy z pełnym i tak wygramy. A jak nie wygramy, to na przykład tak sobie pomyślałem, jakie są okoliczności takie łagodzące, takie, które by spowodowały, że jednak moglibyśmy na ten mundial starać się awansować, choćby kuchennymi drzwiami. I na przykład taka możliwość, gdyby do mundialu, czyli w ciągu najbliższych 8 miesięcy, 9, to tak jak dziecko się urodzi. Gdyby na przykład Ukraina przestała istnieć, no były takie przypadki, nasza Jugosławia przestała istnieć w roku 92, no i zaraz podmieniła ją następna w tabeli, czyli Dania, i jeszcze zdobyła mistrzostwo wtedy, także zdarzają się takie rzeczy, o których w niebie i na ziemi, o których filozofom się nie śniło, jak mówił Hamlet. Którą mogę powiedzieć, że rzeczywiście będę mieć medal, prawda? Jest to ciężkie do określenia. Wiedziałam, że będziecie się o to pytać. Nie ukrywam. I starałam się przygotować, ale teraz mam straszny mętlik w głowie i nie wiem, co odpowiedzieć. Pomysłem, żeby w ostatnią walkę bokserską stoczyć walkę MMA, walkę bokserską. Dalej się tego trzymamy? Mówiłem Ci, tak? Czy to komuś? Tak, tak. Kiedyś rozmawialiśmy w piekarni, teraz rozmawiamy w kopalni, także mamy ciekawe zawsze okoliczności przyrody. Tak.